Edward D., który doprowadził do wybuchu gazu w budynku parafii ewangelickiej w Katowicach-Szopienicach, został prawomocnie skazany na 6 lat więzienia i naprawę wyrządzonych szkód, poinformowała prokuratura okręgowa w Katowicach. Sprawa Edwarda G. toczyła się przed sądami dwóch instancji, zarówno rejonowy, jak i okręgowy uznały jego winę. Sąd nie miał wątpliwości, że mężczyzna doprowadził do eksplozji gazu ziemnego, w wyniku której trzy osoby zostały ranne. Jednocześnie sąd orzekł wobec Edwarda D obowiązek naprawienia wyrządzonych przez niego szkód, ma także zapłacić za dość uczynienie na rzecz poszkodowanych w wyniku wybuchu osób, a także wpłacić pieniądze na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Przypomnijmy, w wyniku eksplozji, do której doszło 27 stycznia 2023 roku przy ulicy Bednoża w Katowicach, zawaliła się kamienica. Pod gruzami znaleziono zwłoki dwóch osób, żony i córki skazanego, natomiast biegli nie byli w stanie stwierdzić jednoznacznie co było powodem ich zgonu.